I czołem, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Original War. Kochani, kontynuujemy rozgrywkę. John, musisz zniszczyć rosyjską bazę. To rozkaz. No dobra, zniszczę, ale za chwilę. Obroń bazę, wypień wszystkie rosyjskie jednostki, wybuduj drugi szyb naftowy i drugą elektrownię na ropę. Na razie tego nie zrobimy. Potrzebujemy troszeczkę jeszcze więcej czasu. A, tego czasu jest niewiele. Kurde, zastanawiam się, jak to zrobić. Teraz tutaj naprawę jednostki. Pomóż mu trochę. Oni niech tu ponaprawiają. I tak, tu jest kolejna osoba. Ona ma trochę w strzelectwie, ale niezbyt dużo. Pilnujcie moich tyłów. Tak jest, sir. Dobra, ty właśnie tu. Zrobione, sir. Damy jakoś chyba radę. Tak? Ty też jesteś żywy, żywy. Dwa samochody rosyjskie myślę, że wystarczą. I teraz tak, no mamy jeszcze trochę tego sprzętu tu. Tak, szefie. Gotów? Gotów? Dacie radę szybko go zrobić. Przydałoby się coś do zrobienia. Tak? Dobra, ty już wyjeżdżaj stąd. No kurde, chłopaki, nie możecie się dogadać? Dobra. Jednostki mamy zatankowane. Myślę, że powoli możemy już zacząć atakować. Na 16 spróbujmy. Tak? Zrobię. Dobra. Upadało, tu będzie druga jednostka. Tak? Pilnujcie moich tyłów. Zrobione, sir. Ruszamy. A teraz idziemy. Sir? Nie sprawy, sir. Nie wiedziałem, że ma nasz tył. Jestem. Co teraz, sir? Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Dwie osoby... Co? Jakim? Co oni zrobili? Ej, jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie zauważyłem, co tu się w ogóle odwaliło. Dobra. Tu jest nasz team drugi, tak? Idziemy. Zrobione, sir. Co teraz, sir? Dobra, jeszcze raz wjeżdżamy do środka. Już idę, sir. Spróbuj tego. Akcja. Zrobione, sir. Teraz? Zrobione. A tak teraz? Tak właśnie ich lubię. Martwych. Gotów na więcej, sir. Wyjeżdżamy stąd. A teraz? Zrobione, sir. Co teraz, sir? No jakim cudem oni tu umierają? Gotów? Co tu się odwala? Gotów? Co teraz, sir? Czemu oni poszli atakować? Kurwa, co za typy? To jest słabe. To jest bardzo słabe. Dlaczego oni atakują? Oni mają mieć standing mode. W drodze, sir. W drodze, sir. Jestem gotowa na nowe rozkazy, sir. Macie właśnie ich lubię. Martwych. Tak jest, sir. Zrobione, sir. To jeszcze jeden pojazd. Leci już kolejny. Tak? Zrobione, sir. Może trochę lepiej nam pójdzie. Zrobione, sir. Idziemy. Zrobione. Co teraz, sir? Ruszamy. Teraz? Te komary mogą dać w kość. Akcja. Nareszcie. Ruszamy. Umiejętności mechaniki. Co teraz, sir? A teraz? Co teraz, sir? Teraz? A teraz? Tak. Gotów? Wy też macie mieć standing mode. Tak? Ruszaj się. Zrobione, sir. Dobra. No i czemu on kurwa polazł? Co tu się odpierdziela? Jak mnie to irytuje. Gotów? Gotów? Jak mnie to irytuje. Tak? W drodze, sir. Standing, standing. Macie się kurwa stamtąd nie ruszać. Wy też macie mieć standing. Co teraz? I co teraz?
teraz? Dobra. Stand. Zrobione, sir. Co teraz, sir? Co teraz? Zrobione. Takich właśnie ich lubię. No, i znów. Moje umiejętności mechaniki. Co teraz? Brak celów. Zrobione, sir. Co teraz? Ruszamy. Się zapracuje. Straciliśmy jednego znów. Kurde, no nie mogę sobie darować. Nie mogę sobie darować. Dlatego właśnie mówię, że ta gra może być ciężka, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o gameplay. No bo ja tutaj będę próbował maksymalizować jak najbardziej to wszystko. Tak, szefie! Dobra, tam są te jednostki. Tak? Tak? Dobra. Zabity. Gotów? Już mają iść kolejne. Co teraz? Co teraz? Idziemy. Brak celu. Zapiszmy przy okazji na 17 może, co? Tak jak chcę. Pilnujcie moich tyłów. A teraz? Co teraz? Dobra, tędy. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Tak? Tak? Pilnujcie moich tyłów. Tak jest, sir. Nie masz mieć Wonder Mode. A teraz? Zrobione. Zrobione, co teraz? Proszę stąd. Zrobione. Polepszyły się moje Jezu, umiejętności. Co za ciapa. Co za ciapa. Już idę, sir. Tak jest, sir. Zrobione. Dobra, jednego zabijamy i uciekamy stąd. Zrobiły się moje umiejętności mechaniki. A teraz? Może to inaczej zrobimy po prostu. A teraz? Tak, szefie. Tak, co teraz? Chyba nie mają chłopaki zbytnio energii. Nie wiem, czemu to nie strzela. A bo tam pewnie nikogo nie ma. Nie, był jednak. Gotów? Teraz wy możecie stąd w drodze, sir. Wyruszyć. Tak, sir. W drodze, sir. Jazda. Jazda. Mam nadzieję, że znajdzie się w tych tak skrzyniach jest, trochę koli. Jest, jestem gotowa na nowe rozkazy, sir. Gdzie jest nasza jednostka? Tu jest nasza zrobione, jednostka. Sir. Ruszaj się, sukinsyny. W drodze, sir. Zrobione, sir. Tak, jest, sir. Tak? Zrobione, sir. Czy ty możesz to zacząć naprawiać? Sir? Znikamy stąd. Jestem gotowa na nowe rozkazy, sir. Dobra. Jedna osoba, drugiej już nie ma tutaj. Tak tym mechanikiem to ty nie jesteś zbytnio. Dobra, nie szkodzi. Naprawisz to co dzisiaj, czy nie naprawisz? Chyba nie naprawisz tego, co? Tak. Tak jest, sir. Z tego tak składu jest, się sir. Nie da przejąć. Już jak ty napierdzielasz, to jak on ma to naprawić? A teraz? Ten nawalał, ten naprawił. O matko. I się przestanie tylko palić. Zrobione! A teraz? Gotów? Dobra, wsiadaj do samochodu, jak było. Tak. Dobra, wystarczy. To jest warsztat, to jest skład. Czemu ja składu nie mogę przejąć? Sir? Sir? Tak? A teraz? Tak. Czas zabijania. A teraz? Sir? Ruszaj się. Jazda. Gincie. Tak? Sir? Wy macie tu wejść do tych wieżyczek, tak bo nie wiadomo, sir. Czy zaraz nie będzie ataku. Gincie, sukinsyny. Gotów? W takim razie ty jesteś tu nie potrzeby. Zrobione! Tak jest, o, można już przejąć. Gotów? A teraz? A teraz? Co się tam do cholery dzieje? Miałeś zabezpieczyć teren. Wykonaj zadanie i zamelduj się u mnie. No co ja robię? Sir?
Zrobione! Co ja robię? Co ja pytam się robię? Tak? Okej, sir. Chodź tu. Gotów? Masz wyjść tu. Zrobione, sir. Masz wyjść tu. Idziemy, sir. Sir. Już idę, sir. Ruszaj się. Sir. A teraz? Ruszam. Ruszaj się. Idziemy, sir. A teraz? No nie. Jakiś mechanik tu jest? Jesteś mechanikiem? Zrobione, sir. Tak jest, sir. Właśnie tu. Tak jest, sir. Tak jest, sir. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Zapiszmy go na 18. O. Tak. Zrobione. Dobra. Teraz? Wysiadka. Tak? Wysiadka. Tak? Czy ty możesz zacząć się też naprawiać? Gotów? Nie możesz, rozumiem, tak? Tak? Nie ma sprawy, sir! O nie. Myślałem, że on już jest rozwalony, ale on nie jest rozwalony. Chyba się myliłem co do twoich kompetencji, John. Od tej chwili Donaldson przejmie dowodzenie. No serio? Miło was znowu widzieć, poruczniku. Poprawka, kapitanie. Został awansowany. Szkoda. Nie przepadam za szychami. Zrób wyjątek. Dobra, ale tylko ten jeden raz. Miło pana widzieć, kapitanie. Ciebie też, Frank. Brakowało nam ciebie. No i to jest właśnie dowództwo naszego przyjaciela. Chyba coś tu nie wyszło, co? A ja mogę sobie tutaj chodzić. No i co? Tak, żeś kurwa to zrobił. Przeżyła ci jedna osoba. Ten kurwa ślimak zamiast atakować to. Potrzebuje paliwa. No. Coś ci chyba nie wyszło, co? Mało paliwa. Mało paliwa. I tak to właśnie wychodzi dowodzenie. Stracił bazę. I tyle. Nie mogę. To jest właśnie Original War. To jest właśnie Original War. Gra, w której nawet własne jednostki cię nawalają. Nie mogę. Nie mogę. Czas. Nie, na razie tak tego już nie przejdziemy. Dobra. Again. Gotów? Dobra. Już idę, sir. Ruszaj się. Ruszam. Co teraz? Tak? Co teraz? Gotów? Gotów na więcej, sir. Wracaj do mamusi. Tak? Co teraz? Co teraz? Tak. No, strzelajcie. Gotów? Wykorzystajmy to. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Tak? Jakiś mechanik tu? Tak? Gdzieś? Coś? Nie ma sprawy, sir. Brak celów. Gotów? Tak, szefie! Ruszaj się, ruszaj się! Właśnie ich lubię. To boli! Zastrzelić go! Tak? Co teraz, sir? Tak, szefie! Co znowu?
No, tu no kurde. Uciekać. Te skrzynie się przydadzą. No jednego już straciliśmy niestety. Paliwo się tak kończy. Jest, sir. Nie wiem, oni po prostu nie mają takiego No dobrze, gdzie ty idziesz? Pierdziele. Gotów? Bez strat tego nie zrobimy chyba. Tak jest, sir. Ciebie też raczej nie uratujemy już w tej chwili. Gotów? Dobra, naprawiać się. Jakbyśmy im zniszczyli tutaj tą produkcję w jakiś gotów? Sposób. Tak? Dobra, wchodzić. Wchodzić i wchodzić, bo zaraz nam i tak... Co za ślimaki, Jezus Maria. A żeby jakie. Dobra, wchodzić. Paliwo się kończy. Ten kurwa wywędrował, huk wie gdzie. Zrobione, sir. Tak? Kto następny? Ma ktoś ochotę na pokera? Już idę, sir. Wystójcie. Gotów? Gotów? Prawie koniec, zrobione, sir. Dobra, atakujcie to. Potrzebuję paliwa. Co teraz? Gotów na więcej, sir. Ten jak zwykle tu atakuje. Sir? Mało paliwa. Tak? Brak celów. Co to jest? No to jest chyba pozostałeś po tej, po fabryce. Może o mnie zapomniano? Potrzebuję paliwa. No dobra, ale nie ma tego paliwa, no to co ja ci poradzę? Tak? Zbierz paliwo. Nie ma sprawy, dopiero stąd. Sir. Kończy się paliwo, sir. Wszystko wiemy. Kończy zrobione. Się paliwo, sir. Prawie koniec paliwa, sir. Czy ja mogę was na przykład teraz wyrzucić stąd? Da się zrobić. Kurwa, nie idź tędy, człowieku. Okej. No. Tak? Już ruszaj się. Ruszaj się, sir. Kryjcie mnie. No walać to. Ty paliwo ogarnij. Gincie, sukinsyny. Uważaj! Dwójkę niestety stracimy, no ale cóż. Już idę, sir! Tak, szefie! Gincie, tak, szefie! I co teraz? Trafiony! Zastrzelić go! Gotów? Tak? Zastrzelić go! Powalczymy! Dobra, to rozwalcz na razie. Tory nie mają już prądu. Gincie, sukinsyny! Kryjcie mnie! Bierz paliwko. Nie ma sprawy, gincie, sukinsyny. No naprawdę to była ciężka misja. I co ty, gotów? Nadal jeszcze może być ciężka, bo nie wiadomo, czy na mnie przejmą dowodzenia. Kryjcie mnie. Spróbuj tego. Spróbuj tego. Tak, szefie. Zatankujmy. Dobra. Tak? Uważaj, gincie, sukinsyny. Gotów? Spróbuj tego! A teraz? Zrobione! Gotów? Tak jest. Został w sumie ostatni. Zrobione, zrobione. Gincie, sukinsyny. Ten kurwa chuj wie gdzie idzie. Jak zwykle, norma. Tak? Tak, szefie! Tak? Tak? Brak celu. Co teraz? Już nie żyje. Pomocy! Paliwo, sir. Koniec paliwa, sir. Ten pcha już ten pojazd. Gotów? Gotów?
Kończy się paliwo, sir! Tak? Ruszaj się! Walcie tych! Oni nie wyglądają na przyjaciół. Tak? Zabić ich! Kończy się paliwo teraz! Lekarza! Zauważyłem wroga! Koniec paliwa, sir! Potrzebuję pomocy! Udało się, no ale cóż. Straciłeś więcej niż 3 ludzi. No straciłem, bo oczywiście gra mi inaczej nie pozwoliła. Więc tak jak mówiłem, no tu mamy duże straty niestety. 21 minut odcinka. Uważam, że Macmillan w sumie żyje. Duże straty, naprawdę duże. Dusza Małpoluda. Baza Gamma 17 lipca, era plus 1. Sytuacja Amerykanów jest trudna. Rosjanie mają przewagę liczebną i dysponują lepszym sprzętem. Zwołano naradę, aby ustalić nową strategię. Macmillan wraca do bazy Gamma, wyposażony w najlepsze pomysły. Dobrze znów pana widzieć, sir. Witamy z powrotem, kapitanie. Dzięki. Przyprowadziłem kolegę. Jakby ktoś nie wiedział, to jest Tim Gladstone. Tarzan powrócił. Dzięki. Szkoda, że nie w przyjemniejszych okolicznościach. Jak wiecie, próbowaliśmy w Alfie opracować skuteczniejszą strategię walki z Rosjanami. Tim znalazł rozwiązanie. Taką mamy nadzieję. Kilku z nas odstawi Tima do północno-wschodniego sektora. Tam schroniły się tubylcze plemiona. I co? Mamy zdjąć ciuchy i dołączyć do nich? Beze mnie. Nawiążemy kontakt z praludźmi i przeszkolimy ich do walki. Jezu, sir. To jeszcze dzikusy, a pan chce im dać broń do ręki? Tobie przecież dał. Tim zna ich lepiej niż ktokolwiek inny. Pamiętajcie, że żył z nimi przez jakiś czas. Są bardziej inteligentni, niż wam się wydaje. Mają swój prymitywny język i używają prostych narzędzi. To coś jak nasi oficerowie. Tak czy inaczej, to nasza jedyna szansa. Koniec gadania. Bierzmy się do roboty. Donaldson? Tak, sir. Do mojego powrotu obejmiecie dowództwo. Dziękuję, sir. Nie zawiodę pana. No właśnie, ciekawe na przykład, jakbyśmy... Potrzebuję 5 ludzi. Jakbyśmy na przykład Donaldson stracili. Ciekawe, co by się stało. Dobra, na pewno chcę Lisę, Franka... Lisa, Frank... A my tu możemy też zmieniać im stroje. Dobrze wiedzieć. Natalii do strzelania i może jeszcze z jedną osobę, która się zna na leczeniu. I z jedną jeszcze chyba na pojazdy. Dobra, ją jednak zmienimy na mechanika. Tego pancia weźmiemy jako budowniczego? Może być. I jedną osobę jako medyka, ale widzę, że tutaj zbytnio wyboru nie mamy. Ten ma poziom 2, ciebie na medyka weźmiemy. No już, nie mogę więcej? No właśnie, mogę. O, i taki nasz skład będzie na misję. John i jego ludzie poruszają się na wschód w poszukiwaniu małpoludów, aby ustanowić z nimi kontakt. To może przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. Weźcie pod uwagę... Jesteśmy na miejscu. Widzimy pierwsze małpoludy. Dobra, John, nawiążcie kontakt, ale nie dopuszczajcie ich w pobliże broni, zanim uznacie, że są gotowi. O. Cele główne. Osuń małpoluda i zrób z niego inżyniera. Cele drugorzędne. Przeszkód co najmniej 5 małpoludów inżynierów. Potrafisz mówić po małpoludzku? To nie takie proste. Muszę przejrzeć moje stare notatki. Więc nie będę ci przeszkadzał. Zajmę się budową laboratorium. Świetnie. Staraj się tylko nie wystraszyć małpoludów. Są bardzo płochliwe. To się zmieni po naszym szkoleniu. Zauważcie, że ta gra w teorii jest teraz na easy mode, bo gramy jednostkami amerykańskimi. A co dopiero, jakbyśmy grali na przykład rosyjskimi z miejsca. To jest pogrom. Chociaż sam fakt tego, że nas gra tutaj popędziła troszeczkę, było troszeczkę słabe. Troszeczkę. Bo gdyby dali nam więcej czasu, myślę, że nie miałbym żadnych strat. Oczywiście.
No ale niestety, nasz Paul... No to jestem piechurem. No i po paliwie. Co tu się stało? Nie mam więcej paliwa, sir. Aż się zdarzyło. Znikamy stąd. W ogóle nie mam żadnych surowców. Jazda. Wy to stójcie, nie ruszajcie się. No to jestem piechurem. Gotów? Nie mam więcej paliwa, sir. Musimy znaleźć jakąś miejscówkę. Oczywiście. Mamy jakieś skrzynie w sumie. Nie ma sprawy, sir. Więc chyba to my musimy sobie tutaj tą bazę ogarnąć. Jazda. Tak, ewidentnie. Znikamy stąd. Ewidentnie to my musimy to ogarnąć. Dobra, no to myślę, że tutaj jest najlepszy teren pod bazę. To jest chyba najlepszy teren pod bazę, bo nic nas tutaj nie... nie zaskoczy. Myślę, że tutaj będzie spoko. Dobra, tylko tak. Musimy załatwione. Chyba najpierw... Załatwione. Tak, mamy zablokowaną swój małpoluda. Musimy najpierw wybudować laboratorium, żeby cokolwiek, ogarnąć. Coś tu było? Rosję? Znaczy Rosja? Nie, to nie Rosja. Tak? I co teraz? Jeszcze trochę mamy tych surowcy. Sir? W ogóle ile kosztuje budowa spichlerza? Zero. Skład jest za darmo. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Lepszej miejscówki chyba nie było tutaj. Laboratorium. Laboratorium, przepraszam. Nie ma sprawy, sir. Tak? Gotów? Gotów? Dobra, mamy 100 skrzyń. Jeszcze raz, bo nam anulowało niestety. Tak. Już nie masz nic, prawda? Jesteś pusty. Ruszamy. Jesteś pusty. Będzie to stało jeszcze w dniu moich narodzin. No, na pewno. Tak? Tak. Dobra. Oswajanie małpoludów. Tak? Tak? Znikamy stąd. Tak, szefie. Nie widzę, żeby nam się udało jakieś skrzynki złapać, niestety. Tak, chyba nie ma zrzutów. Nie ma sprawy, sir. Tak, szefie. Tu chyba nie ma zrzutów. Już idę, sir. Dobra, zaraz będą małpoludy. Polepszyły się moje. A jednak są skrzynki. Naukowe. Jednak są skrzynki. Dobra, no to w takim razie robimy fortyfikację. Myślę, że tak, jeden tu. Co teraz? John, chyba możemy już podjąć próbę nawiązania kontaktu. Zaraz zbiorę chłopaków i... Nie, muszę wzbudzać zaufanie. Twoi ludzie muszą pozostać na miejscu. Samego cię nie puszczę. Jesteś zbyt cenny. Nie martw się. Dobrze się schowamy. Gdzieś tu widziałem tę małpoludę. Ja cię puszczę samego, spoko luz. No chodź, dziadku. Pozwólcie, że przedstawię. Oto nasz nowy poborowy. No, dalej, przyjacielu, śmiało. Obejrzyj laboratorium. Przygotowaliśmy je specjalnie dla ciebie. Nie bój się, małpoludzie. Nikt cię tu nie skrzywdzi. Co to było? Tak? No chodź, Charlie. I co, i teraz będziemy mogli chyba przeszkolić sobie małpoluda. Dobra, inżynierowie. Mamy tu nowego pomocnika. Tak? Już się robi. Nie popsuj mi namiaru. Auć. Tak? Szybko tędy. Uwielbiam swoją pracę. Tutaj, sir? Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Dobra. Czyli jednak jest szansa, że oni tędy wyjdą jeszcze. Gotów? Są nasi. Cholerni Rosjanie. Miało ich tu nie być. Oni nie mówili po rosyjsku. Angielski to raczej nie był. Raczej niemiecki. Czego tu szukają? Mało im było dwóch wojen światowych. Może tym razem chcą wygrać. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Tu kapitan Macmillan. Kto mówi? Chwała Bogu! Mówi Dennis Peterson, sir.
Przydałby mi się transport. Myślałem, że już po mnie. Peterson, 3 dni błądziłem. Jesteś specjalistą Nocny od systemu wykrywania? Nocny spacer po prąsie do tych większych, ser. Radary i pokrewne. Świetnie. Będziemy teraz nieco zajęci, a nie chcę, żeby Ruscy wpadli z niezapowiedzianą wizytą. Przygotujecie coś, co mnie uspokoi? Mam wszystkie niezbędne części, ale żeby je poskładać, musimy coś zrobić z tym hangarem. Na laboratorium to on się nie nadaje. Dobra, osuj małpoludę i zrób z niego inżyniera. Przeszkód co najmniej 5 małpoludów mamy. Opracuj radar, wybuduj pojazd lub wieżyczkę wyposażoną w radar. Luz, bluz i orzeszki. Gdzie on jest? Gdzie jest nasz ten przyjaciel? Bo tu chyba nie ma. Gdzieś tu jest. Nie ma sprawy, ser! Nie ma sprawy, ser! Słyszysz się lepiej? Od razu lepiej. Tak, ser. Macmillan, nie idziesz tu pilnować. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. Co teraz? Dobra. Tak, szefie. Wyjdziecie tu. Tak, idziemy. My musimy zrobić jeszcze tutaj, niestety. Ruszam. Nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Już idę, ser. Musimy sobie zrobić niestety jeszcze zabezpieczenie. Do nieba! Nie sądziłem, że to będzie aż tak problematyczne. No ale dobra, jakoś damy radę chyba. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Nic dziwnego, że złapaliśmy tę małpę. Bez okularów pewnie by nas nie wypatrzyła. Jego wzrokowi nic nie brakuje, on myśli, że w okularach wygląda sexy. Jak odzyskasz okulary, daj mu jakieś ciuchy i narzędzia ze składu. Zobaczymy, co potrafi. Już się robi. Tak? Nie ma sprawy, ser. Dobra, czyli teraz możemy już kontrolować małpoludów. Co teraz? Akurat, myślę, że to będzie dobrym aspektem, że możemy sobie ogarniać tutaj. Wypełniłeś główny cel misji, możesz teraz zakończyć misję lub zająć się celem dodatkowym. Pamiętaj, że misję można zakończyć w dowolnym momencie, wybierając odpowiednią opcję w oknie celów misji. Kontynuujmy sobie jeszcze misję. Ale moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Nie wiem, czy zobaczymy się w następnych odcinkach. Nie wiem, czy będę chciał dalej kontynuować Original Warana na grywkach. No ale może, zobaczymy. Tak czy inaczej, trzymajcie się. Hej, hej!